Siemanko, tu Kepson, pozdrawiam z Gdańska. Seria z tego miasta jest już wrzucana, także jak ktoś nie widział, to ostatnio wrzuciłem właśnie ostatnio Zmiana Kebab, który według mnie był spoko, a dziś dla kontrastu coś z poleceń, ale niekoniecznie tych pozytywnych. Zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę, dzięki temu film poniesie się dalej, a jak ktoś jest nowy na moim kanale, to niech zostawi subskrypcję i odkrywa ze mną najlepsze lokale w Polsce i nie tylko. Starsi widzowie być może pamiętają mój wypad z bratem i ziomkami do szwedzkiej Karlskrony, nie wiem jak to tam się mówi, Karlskrona czy Karl Promem, gdzie płynęliśmy z Gdyni. Vlog jest na kanale, także zapraszam zainteresowanych do oglądania. Wtedy przyjechaliśmy do Trójmiasta, no i posililiśmy się w tym lokalu, który prezentuję wam dzisiaj. Dla Kepsona, który miał miesiąc doświadczenia na YouTubie, to było średnie. Zjadliwe, no i nie miałem problemu. Teraz po 3 latach mogę wypowiedzieć się nieco więcej. Zamówiłem bułkę z mięsem wołowo-indyczym, ale wiadomo, że należy brać to z przymrużeniem oka. A do tego sos mieszany, zapłaciłem za usługę 12 zł. Od pierwszej wizyty sporo się zmieniło i od tego czasu dostałem masę wiadomości, jak bardzo stacja kebab się skiepściła. Teraz takie czasy, że jedzenie można brać jedynie na wynos, więc jak widzicie, przebitki są nagrywane tutaj trochę na nielegalu, bo na dworcu, na zewnątrz, no ale mam nadzieję, że zrozumiecie i czasami wiecie, no trzeba się poświęcić. Kebab brany na wynos, także wizualnie od razu traci trochę na swojej atrakcyjności, no ale to nie jest najważniejsze, bo liczy się to, co w środku, liczy się to, jak smakuje. Z lokalu na stację, dosłownie stację, dworzec. Dosłownie 3 minuty drogi, także mi jeszcze nie zaparował. Chociaż myślę, że ciężko by było, żeby takie coś, co dostałem, straciło coś więcej niż prezencja w takim wypadku. Czekam w kolejce. Dosłownie chwilę, gdy pani chciała już wydać moje zamówienie, to pan, który siedział za ladą, powiedział, żeby to jeszcze podgrzać. Decyzja spoko, ale powiedział jej o tym, gdy moja szamka była już zapakowana w serberko na wylos i tak jak miała do mnie trafić, tak trafiła pod opiekacz. Niezbyt zdrowo podgrzać tak jedzenie, a po drugie sreberko izoluje ciepło, tak jak od środka izoluje, tak też nie wpuszcza od zewnątrz, nie? Wiadomo o co chodzi. Także według mnie trochę głupie posunięcie, na minus. Bułka to jedyna rzecz, do której się nie przyczepię. Taki trójkącik fajny, jak w kepsach, które pamiętam jakby z początków swojej kariery, była chrupiąca i smaczna. Mięso wołowo-indycze kula mocy, pasztet, do tego zimne i jadło się to bez jakiejkolwiek przyjemności. Te zimne kawałki smakowo, wiadomo, nic co mogłoby poszerzyć moje horyzonty, także kolejny kebab spośród tysięcy, które możemy spotkać na polskich ulicach po prostu. Mięsiwo zalane zimnymi sosami, bez wyrazu masz wrażenie, że jesz kolejną zupę, a przecież zamawiałeś coś innego. Całość była mega mdła i wydaje mi się, że żyjesz tu po prostu zupę, a nie kebaba, którego co dopiero zamówiłeś. Ja wiem, że nie każdy lokal chce inwestować w produkty premium, no ale trzeba trzymać jakiś tam poziom nawet z tymi tańszymi składnikami. Warzywa tutaj, jak widać na ekranie, pomidor nie był kruchowaty, co rzadko się zdarza, także też może jakiś tam to będzie mały pozytyw. Sos mieszany, a czuć było ten chemiczny czosnek. Jakby chlupnąć może bardziej czymś ostrym, to efekt byłby zdecydowanie lepszy, przynajmniej by jakiegoś wyrazu to nabrało, bo naprawdę to było mdłe. Za pierwszym razem w cieście podszedł mi bardziej, więc może gdy będę po raz kolejny, także zamówię to co wtedy, ale tak jak mówiłem, jakby przez ten czas nagrywania tych różnych specjałów z Polski czy też z zagranicą, jakby moje doświadczenie zwiększyło się, przez co może takie mam wrażenie, że to było kiedyś lepsze, a może faktycznie tak było, także jak będę jeszcze kiedyś miał okazję, bo to przy dworcu, to ja zawsze poruszam się pociągami, to akurat sobie tam wstąpię i zrobimy aktualizację. Jak ktoś jadł, to może napisać też, co o tym sądzi, ale według mnie dzisiejsza wizyta potwierdziła regułę, że jedzenie na dworcach jest mocno, nazwijmy to, przeciętne, chociaż trafiają się wyjątki. A jak znacie takie, to zapraszam do dyskusji w sekcji komentarzy. Pozdrawiam moich patronów Rafała Tabakę, Regusia, Hermesa, Tomasza Starca, Arka Tubicza, Mariana Czerniejewskiego i Daniela Grelocha. Yo, siemanko!